Cześć, jestem Bartek i mam nadzieję, że ostatni film o Instastory Wam się przydał. Widziałem, że wiele osób skorzystało z tego, co mówiłem i mnie to bardzo cieszy. Jest to bardzo prosty sposób. Jeżeli chcecie, to możecie sobie w tym miejscu zobaczyć, jak zrobić link w Instastory, nie mając 10 tysięcy obserwujących. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałbym poopowiadać troszeczkę o fotografii ulicznej, bo od jakiegoś czasu jestem zafascynowany tym tematem. Często nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak można chwycić aparat, wyjść na ulicę i zrobić zdjęcie nieznanej osobie. Po pierwsze, jest to dość krępujące dla nas i dla osoby, którą się fotografuje. Po drugie, może się wydawać, że taka osoba zareaguje w jakiś nieprzewidziany sposób, nie wiem, zacznie na nas krzyczeć albo każe nam usunąć wszystkie zdjęcia z aparatu. Nie daj Boże, zniszczy nam aparat. A po trzecie, to się wydaje takie mało ekscytujące, a tak naprawdę jest czymś, co daje niezwykłą satysfakcję. Po pierwsze, nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć sytuacji, która nas czeka. Jesteśmy w stanie jakby wyobrażać sobie to, co może się stać. Jesteśmy w stanie jakby wizualnie przystosować koncepcję do naszego zdjęcia, ale nigdy w 100% nie przewidzimy, jak to zdjęcie będzie wyglądało. Co lepsze, ja uwielbiam osobiście fotografię uliczną, ale fotografię portretową. Robiłem projekt, który się nazywał Ludzie Poznania. Pewnie teraz gdzieś tutaj Wam wyświetlę zdjęcia z tego projektu. Polegało to na tym, że robiłem zdjęcia nieznanym mi osobom, były to portrety. Zrobiłem tych portretów już ponad 50. Większość z nich jest już dostępna w sieci, niektóre jeszcze są nieopublikowane. Takim moim krokiem milowym albo celem jest 100 portretów. I muszę Wam powiedzieć, że na początku było to naprawdę krępujące. Na początku wydawało mi się, że ci ludzie będą zupełnie nastawieni negatywnie do tego, żeby im zrobić zdjęcie. Wcale tak nie było. Wystarczyło dosłownie 30 sekund rozmowy, wytłumaczenie, o co chodzi, i każdy z nich bez problemu godził się na zdjęcie. Co lepsze, zawsze zostawiałem swoją wizytówkę, zawsze dawałem namiar na siebie, tak żebym ten ktoś, komu robiłem zdjęcie, mógł to zdjęcie otrzymać. Ja z chęcią je wysyłałem. Mówiłem, że mogą wykorzystywać te zdjęcia do czego tylko będą chcieli. Taki mały krok milowy tak naprawdę, który wydawał się nic nieznaczący w tym, co robię, sprawił, że pisał o mnie Noise, sprawił, że pojawił się wywiad w gazecie o tym projekcie. Masa ludzi się zainteresowało, nawiązałem współpracę komercyjne z... O Jezu, coś tam tutaj zjechało. Nawiązałem współpracę komercyjną po tym projekcie. Wiele ludzi doceniło te portrety, które zrobiłem. I dlatego zachęcam Was bardzo do fotografii ulicznej. Nie musicie od razu stawać przed kimś i robić mu zdjęcie. Możecie spacerować po Waszych miastach i obserwować to, co się wkoło Was dzieje. Szukać ciekawych sytuacji, ciekawych kadrów. Troszeczkę bawić się światłem, próbować, eksperymentować. Nikt Wam tego nie broni. A ja wręcz do tego zachęcam. Ja osobiście, jeżeli chodzi o taką typowo uliczną fotografię, uwielbiam przełączyć sobie w tryb czarno-bieli. Wtedy jakby wydaje mi się, że te zdjęcia mają jeszcze większy klimat. Ale jeżeli chodzi o portrety, to uwielbiam tworzyć portrety, które... Jakiś pies nam tutaj szczeka. Portrety, które jakby pokazują osobę, którą fotografuję w 100%. Jak najbardziej oddaje klimat tego momentu, tej danej sytuacji, tej osoby, której tak naprawdę większość z osób oglądających zdjęcie nie zna. Choć zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś mówił: ej, to jest moja znajoma, zrobię zdjęcie mojej znajomej, ale super. No i to naprawdę otwiera horyzonty, więc jeżeli macie ochotę porobić zdjęcia uliczne, fotografie uliczne, to wyjdźcie po prostu z aparatem i je róbcie. A na koniec, jak już kończymy ten film, mam dla Was taką małą zabawę, a właściwie wyzwanie. Chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście wyszli ze swoimi aparatami, telefonami komórkowymi, czymkolwiek, co robi zdjęcia, na ulicę Waszego miasta i zrobili kilka zdjęć, wrzucili je do sieci, oznaczali hashtagiem wyzwanie Bartka. Najlepsze zdjęcia w jakiś sposób docenię, możliwe, że pokażę u siebie, pokażę na swoich profilach, na pewno z osobami, które moim zdaniem zrobią świetne fotografie, osobiście się skontaktuję. Jestem mega, mega ciekaw Waszych efektów i w ten sposób też chcę Was zachęcić do tego, żeby robić coś z fotografią, bo fotografię możemy robić praktycznie codziennie. I tyle.
Wrzucajcie zdjęcia, jeżeli macie ochotę na Instagrama, będzie mi naprawdę miło. To była taka zajawka na dzisiaj. Chciałem się z wami podzielić tym i mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli wam się podoba to, co robię, jeżeli wam się podobają tego typu filmy, kliknijcie subskrypcję, dajcie na mi łapkę w górę, napiszcie, najważniejsze, napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Jestem Bartek, jestem fotografem i mieszkam w Poznaniu. Do zobaczenia. Cześć!